Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 5 w wersetach od 15 do 30? Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, bo uczynił to w dzień odpoczynku. Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. Dlatego tym bardziej szukali Żydzi okazji, aby go zamordować, bo nie tylko naruszał dzień odpoczynku, ale też powiedział, że Bóg jest jego ojcem i siebie czynił równym Bogu. Jezus odpowiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni ojciec, bo cokolwiek on czyni, to także i syn czyni. Ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te dzieła pokaże, abyście się dziwili. Jak ojciec wzbudza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna, tak jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, przyjdzie godzina i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, będą żyć. Bo jak ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Nie mogę sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli Ojca, który mnie posłał. Nienawiść, jaką okazywali Żydzi Panu Jezusowi z tego powodu, że Boga nazywał swoim Ojcem i siebie czynił równym Bogu, daje Panu sposobność ukazania więcej ze swojej chwały. Objawia więc, po pierwsze, dzieło miłości mające zgładzić grzech świata. Werset 17. I mamy tutaj odnośnik do pierwszego rozdziału 29 wersetu tej Ewangelii. Nazajutrz ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. Z powodu upadku stworzenia tak syn, jak i ojciec nie mogą odpoczywać. Po drugie, bezgraniczne uczucie ojca do syna, który uczestniczy we wszystkich jego działaniach. Werset 20. I mamy tutaj odnośnik do trzeciego rozdziału 35 wersetu tej Ewangelii. Ojciec miłuje syna i wszystko dał w jego ręce. Po trzecie, moc życia, która jest w nim,
werset 21 i 26, poprzez którą ci, którzy w Niego wierzą, otrzymują teraz życie wieczne. Werset 24. Moc tę objawi Pan w szczególny sposób w czasie zmartwychwstania umarłych. Werset 28, 29. Po czwarte, sąd, który został przekazany Jemu jako Synowi Człowieczemu. Werset 22 i 27. Po piąte, swoje posłuszeństwo. Werset 19 i 30. Jak zyskuje ono na wartości, gdy jest okazywane przez kogoś, kto jedynie ma prawo do tego, aby jemu wszelkie stworzenie było posłuszne. Werset 23. Jeśli Pan mówi o swej chwale, czyni to z tego powodu, że jest ona nierozrywalnie związana z chwałą Ojca. Kto nie czci Syna, znieważa tego, który Go posłał. Werset 23. I mamy tutaj odnośnik do pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału, 23 wersetu. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Drodzy przyjaciele, patrząc na chwałę naszego Zbawiciela, możemy jedynie zachwycać się Jego doskonałością i uwielbiać Go.